Dzisiaj głównym takim naszym przewodnim tematem jest żywe dawstwo. I tak sobie myślę, że to chyba jest taki objaw największej miłości do drugiego człowieka. To prawda i żałuję, że za mało się dzieje, zwłaszcza w tej sprawie. Dziękuję, że ten temat wypływa w tym roku przy tej edycji Biegu po Nowe Życie. To niezwykle ważna rzecz, żeby o tym mówić, mówić do rodzin osób, które takiej pomocy potrzebują. Ale tak naprawdę w szpitalu najwięcej było w 2021 roku tych przeszczepień nerek od żywych dawców. 12, no już wiemy, bo było pytanie, czy dużo, czy mało. Już wiemy, że za mało. W naszym szpitalu. Mhm. W tym roku jest 22. Już. Już. Czyli idziemy w dobrym kierunku. Idziemy mocno do przodu, tak? To prawda, jest w tej chwili para. Mama oddała nerkę swojemu synowi. Mają się oboje bardzo dobrze i to warto podkreślić, że to stało się rutyną, ale w Polsce wciąż zbyt rzadko się wykonuje takie przeszczepienia od osób spokrewnionych. No i od razu w tym momencie pojawia się pytanie i gdzieś tam zaczynam zastanawiać się, i myślę, że nie tylko ja. Dlaczego tak się dzieje? Co jest tą przeszkodą? Wydaje się, że mamy dobrze opracowane procedury, wydaje się, że mamy i nawet wiem, że mamy fantastycznych lekarzy, kadrę. I co? I co tutaj szwankuje? Wiele jest tych przyczyn, wiele jest mitów wokół transplantologii, wiele jest też mitów wokół żywego dawstwa. W Polsce w ogóle zbyt mało przeszczepień wciąż wykonujemy niestety. Ten COVID, pandemia wiele nam tutaj namieszała i wciąż odrabiamy te straty także w zakresie żywego dawstwa. Natomiast ta rzecz nie jest nowa i zawsze się zastanawiamy też w swoim gronie, dlaczego jest tak, że w Holandii, która jest liderem bez wątpienia w tym zakresie, można wykonywać 60%, czasem nawet więcej przeszczepień nerki od żywego dawcy, a u nas 5%. Nie dość, że zbyt mało wykonujemy, to jeszcze tylko 5% od żywych dawców, a jest to wyraz miłości. I to widzimy po tych parach, które do nas przychodzą. To niektórzy z nich wręcz o tym mówią. No to uznawałam za najważniejszą rzecz, którą mogę zrobić dla swojego bliskiego. Nie patrzeć na jego cierpienie, pomóc mu, mieć go zdrowego w domu czy zdrową w domu. Ludzie to wiedzą, ale wciąż brakuje edukacji, brakuje tej wiedzy po stronie rodzin, także po stronie personelu medycznego, że no nie trzeba czekać na to, aż osoba, która ma niewydolność nerek, dotrze do tego ostatniego etapu, kiedy będzie wymagała dializ, tylko zacząć wcześniej myśleć o przeszczepieniu, zgłosić tę osobę na listę, czy właśnie zaproponować przeszczepienie od żywego dawcy. I potem okazuje się, że ktoś jest w rodzinie, kto może to zrobić. Oczywiście będzie gruntownie przebadany, będzie zakwalifikowany i ta osoba nie będzie czekała na przeszczepienie, tylko będzie miała je w ciągu 2, 3, 4 miesięcy. O właśnie, jest mnóstwo tych mitów, o których pan profesor powiedział, które pokutują wciąż. Ja szczerze mówiąc troszkę przeraziłam się, kiedy przeczytałam, że jednym z takich mitów i takim powodem, dlaczego niektóre osoby boją się i zastanawiają się, czy oddać część siebie drugiemu człowiekowi, jest to, że boimy się, jak na przykład zareaguje nasz szef, jak zareagują ludzie wkoło nas, bo może pomyślą, że po przeszczepie, kiedy oddamy część siebie, no to ktoś pomyśli, że jesteśmy już niesprawni albo nie tak sprawni, no to rozwiejmy te mity. I nawet jest tak, że niektórzy lekarze, orzecznicy jakby popychają te osoby w tym kierunku, żeby stwierdzić u nich niepełnosprawność, bo mają jedną tylko nerkę. A są to osoby, które mogą doskonale funkcjonować. Bardzo szybko wracają do zdrowia, wracają do swojego życia rodzinnego, zawodowego. Pytają, kiedy będę mógł wrócić, kiedy będę mógł prowadzić samochód, kiedy mogę zacząć pracować, kiedy mogę uprawiać sport. My ze swojej strony, razem z naszym zespołem nefrologicznym, no dokładamy najwyższej staranności, żeby tym osobom nie zaszkodzić. Są gruntownie zbadani, wiemy, że przez to, że zostaną z jedną nerką, nie będą niepełnosprawni, będą mogli normalnie funkcjonować, a my z drugiej strony oferujemy i dotrzymujemy tej obietnicy, będziemy się nimi dożywotnie opiekować. O, po właśnie. To właśnie, żeby ich pilnować. I tu mamy kolejną informację, która powinna trafić pod strzechy, powiedzmy to w ten sposób. To nie jest tak, że ten pacjent, bo ta osoba, która oddaje w danym momencie część siebie, jest pacjentem i staje się pacjentem na ten czas. Sposób, tak, tak, na ten moment, możemy tak to nazwać, zostaje sama. Po czasie nie. Tutaj nie. Mamy tę opiekę. Nie zostawiamy naszych dawców, mówimy. To są nasi dawcy, nasi biorcy. Osoba, mało tego, nefrolog, który wraz z nami, chirurgami, kwalifikuje tę osobę do przeszczepienia. Oni mają to wdrukowane. Mówią, to jest moja para, ja będę się nimi obojgiem czy obydwoma zajmować. I
ci ludzie czasem razem przychodzą na kontrolę do nefrologa. Oczywiście biorca znacznie częściej, natomiast dawca po pierwszym roku to wystarczy, że przyjdzie raz do roku, ale przychodzi, jest zbadany, jest sprawdzony, jest dopilnowany, proszę nie tyć, proszę się zdrowo prowadzić, proszę się dobrze nawadniać i tak dalej, i tak dalej. I te osoby nie wymagają żadnych leków, wymagają po prostu kontroli. Mało tego, w tym procesie kwalifikacji, jak spojrzymy na populację, mówiąc nieładnie, dawców, to są najzdrowsze osoby. Badania międzynarodowe pokazują, że przeżycie dawców nerek jest lepsze niż nas zdrowych osób, to już sam bo fakt, są tak, wyselekcjonowani i są zaopiekowani. Właśnie, tak, ten proces kwalifikacji, on jest też bardzo szczegółowy. Tutaj naprawdę trzeba być zdrowym i to chyba w 100%, żeby móc oddać nerkę. No prawie w 100%, bo pewne tam niedociągnięcia, które wszyscy mamy, są dopuszczalne. Natomiast rzeczywiście przykładamy do tego dużą rolę i czasem widzę takie zdziwienie, jak widzę przed sobą parę dawca-biorca, rozmawiamy, mówimy, jak to wszystko będzie przebiegało, co zrobimy, i patrząc w oczy biorcy, temu choremu człowiekowi, mówię, wie pan albo pani, dla nas w tej parze ważniejszy jest dawca. Wszyscy mówią, no tak, to prawda. Mało tego, często słyszymy właśnie od biorców, mówią, no myślałem o żywym dawstwie, ale nie chciałbym narażać swojego bliskiego, swojej żony, swojego brata na to ryzyko. Niech pan zostawi nam ocenę tego ryzyka. No właśnie, bo tutaj wchodzą jeszcze takie aspekty, że ten biorca zaczyna martwić się o swojego dawcę. Co będzie tu dalej? Tu są emocje, tu jest też tak, to uczucie, ta miłość do najbliższego członka rodziny najczęściej, bo chyba tak to właśnie wygląda. Najczęściej, tak, albo powinno. Najczęściej tak jest. To są najczęściej małżonkowie, rodzeństwo, rodzice dla dziecka, czasem dziecko dla rodziców. Tak się też zdarza i myślę, że będziemy też podczas naszego dzisiejszego spotkania i takie przykłady państwu pokazywać, ale no właśnie, mówimy jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie o przeszczepieniach krzyżowych. Czym są przeszczepienia krzyżowe? Jednym z elementów tej oceny, czy ta osoba może być dawcą dla swojego bliskiego, jest zgodność grup krwi, zgodność immunologiczna, oczywiście ten stan zdrowia tej osoby, i są przypadki, że osoby nawet bliskiej rodziny nie mogą być dawcą, bo biorca produkuje przeciwciała przeciwko antygenom swojego dawcy albo mają niezgodne grupy krwi. W takich przypadkach mamy niestety takich par, gromadzimy, no jest ich kilkadziesiąt tych par, próbujemy pomiędzy nimi dobrać dawcę i biorcę. Oczywiście to odbywa się za zgodą tych osób. Kiedy mamy taką sytuację, że ten crossmatch właśnie, to badanie zgodności jest negatywne dla tej pary, mówimy, proszę się zastanowić, czy państwo się godzicie na to, żeby dokonać takiej wymiany pomiędzy parami. Większość tych osób się na to godzi, wchodzą na tę listę, natomiast wciąż mamy tych par zbyt mało, żeby te dobory dokonywać, w związku z czym mało takich przeszczepień w Polsce wykonujemy. Natomiast jest to przeszczepienie, wymiana pomiędzy parami dwoma, czasem więcej, dawca-biorca. A jak to na świecie wygląda? Mamy jakieś porównania? Mamy tam, w tych krajach, w których jest więcej takich par, jest większa pula, łatwiej jest zbudować takie przeszczepienie krzyżowe, czy wręcz łańcuchowe. Tutaj czasem w łańcuchu, czasem kilku, czy nawet kilkunastu takich wymian wchodzi dodatkowo dawca zmarły na przykład, uzupełniający ten łańcuch, pozwalający na to, żeby wykonać większą liczbę takich par. Więcej takich przeszczepień wykonuje się w Stanach Zjednoczonych, w Holandii, tam gdzie to dawstwo żywe, przeszczepienie od osób żywych jest aktywniejsze i takich par jest więcej. To podkreślmy teraz i powiedzmy raz jeszcze, co tak naprawdę pozwala na to, żebyśmy mogli podzielić się swoim organem? Musimy być zdrowi, musimy być zgodni immunologicznie ze swoim biorcą, a jeśli nie jesteśmy zgodni, zaakceptować wymianę pomiędzy parami. Trzeba przejść proces kwalifikacji i być uznanym za osobę, której pobranie jednej nerki nie zaszkodzi. Ale przede wszystkim refleksja własna, przede wszystkim dobrowolna zgoda z pełną świadomością, że nie są to procedury, które są pozbawione zupełnie ryzyka. Staramy się te ryzyka minimalizować. No ale ta zgoda, akceptacja tej sytuacji musi być pełna po stronie zarówno dawcy, jak i biorcy. Jeżeli kwalifikujemy już tą parę, to dawca mówi, ja zgadzam się swoją nerkę przekazać tej konkretnej osobie, ale również vice versa. Biorca także wyraża zgodę na przyjęcie nerki od konkretnej osoby. A panie profesorze, czy w takiej sytuacji psycholog
odgrywa rolę ważną, odgrywa, jest potrzebny zawsze? Nie zawsze. W sytuacjach takich, jak mieliśmy ostatnio, matka oddaje synowi nerkę, jest w pełni świadoma, jest, ma świadomość całej procedury, jak to będzie przebiegało. Nikt nie ma wątpliwości, że jej decyzja jest jednoznaczna, pewna, że to jest jej własna decyzja bez żadnych nacisków. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do motywacji tych osób, to oczywiście włączamy tutaj ocenę psychologiczną, czasem również po stronie biorcy. Natomiast ta ocena psychologiczna jest zawsze wymagana wtedy, kiedy mamy do czynienia z parą, gdzie nie ma tego pokrewieństwa, na przykład para przyjaciół, para konkubentów. Tutaj obowiązuje nas nieco bardziej restrykcyjne podejście i bardziej dokładne właśnie z udziałem psychologa, między innymi sprawdzenie, czy motywacja tej osoby jest dobrowolna, pozbawiona jakichkolwiek nacisków, czy Boże uchowaj, jakichś aspektów komercyjnych. O tym istotnie musimy pamiętać, ale musimy przede wszystkim pamiętać o tym, od czego tak naprawdę zaczęliśmy. To jest piękne, kiedy możemy oddać część siebie, kiedy możemy oddać nerkę, bo spokojnie, tutaj też kolejna historia, którą często możemy usłyszeć, że właśnie to, co pan profesor powiedział, że z jedną nerką to, no to tak nie wiadomo, co się wydarzy. Spokojnie możemy żyć z jedną nerką. Zapewne będziemy widzieli kilka czy kilkanaście osób z jedną nerką jutro, którzy będą znacznie szybciej biegać od tych osób zdrowych. A to, co pani powiedziała na samym wstępie i teraz przed chwilą, też mam... Kołacze mi się w głowie taka wypowiedź dawczyni, żony, która przy którejś z wypowiedzi zapytana, dlaczego to pani zrobiła, bo go kocham.